Panie profesorze, czy rzeczywiście właściwa jest opinia, że coraz częściej kobiety w Polsce chorują na depresję? To jest opinia, którą należy raczej zgeneralizować na cały świat. Zdecydowanie kobiety częściej chorują na depresję, nie tylko w Polsce, ale wszędzie. Stosunek chorujących kobiet do mężczyzn jest jak 2:1, czyli zdecydowanie tymi, które cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych, są kobiety. To wynika z wielu czynników, które decydują o powstaniu tej choroby. To zarówno czynniki takie psychospołeczne, genetyczne, ale przede wszystkim biologiczne. Kobieta ze względu na szczególny układ hormonalny to jest element jednego z najważniejszych czynników ryzyka występowania zaburzeń depresyjnych u kobiet. Bo układ hormonalny ma ścisłe powiązanie z neuroprzekaźnictwem mózgowym. I tam, gdzie znajdujemy, czyli tam szukamy przyczyn depresji, czyli zaburzeń neuroprzekaźnictwa mózgowego, właśnie ten układ hormonalny ma szczególne znaczenie. I to powiązanie decyduje o tym, że kobiety częściej chorują z powodu depresji. Nie dlatego, że są słabymi istotami, tylko rzeczywiście ustrój kobiety jest tak skonstruowany, że tych czynników ryzyka, które decydują o powstaniu tej choroby, jaką jest depresja, jest więcej niż u mężczyzn. Ale użył pan profesor takiego bardzo znaczącego określenia. Kobiety częściej cierpią na depresję. Cierpią, a jednocześnie nie chcą sobie pomóc, nie wiedzą, jak sobie pomóc, nie zgłaszają się do lekarza. Dlaczego? No tu jest też bardzo złożona sprawa, bo generalnie częściej dbają o swoje zdrowie niż mężczyźni. Ale zgłaszanie się do psychiatry, czyli leczenie się z powodu depresji, bo to jest lekarz od depresji, wiąże się z ujawnieniem swojej słabości, to raz, ale też taka obawa przed stygmatyzacją uznania, że jestem chora psychicznie. Taki przykład. W 2006 chyba roku prowadziliśmy takie badania nad rozpowszechnieniem zaburzeń depresyjnych u kobiet w okresie pomenopauzalnym. I co ciekawe, lekarze ginekolodzy, do których zgłaszały się kobiety z powodu zaburzeń klimakterycznych, informowali, że stwierdzają, podejrzewają u tej pacjentki depresję i proponowali zgłoszenie się do psychiatry. I proszę sobie wyobrazić, że zgłosiło się tylko 49% tych kobiet. To raczej jest symptom, że to jest obawa przed stygmatyzacją, uznaniem, że ja jestem niepełnosprawna, niepewna. I to jest bardzo istotny element, bo to decyduje nie tylko w ogólnym takim funkcjonowaniu społecznym rozeznaniu, ale też w relacjach w rodzinie, partnerskich. Ja jestem depresyjna, czyli też relacja na przykład z partnerem może być zaburzona i stąd też ukrywanie tego faktu, czy leczenie się samej różnymi innymi środkami, które doprowadzają potem do jeszcze większej komplikacji, jest częstsze nawet u kobiet niż u mężczyzn. Panie profesorze, jak przełamać ten taki impas, to znaczy co zrobić, żeby tej stygmatyzacji było coraz mniej? Jaką tutaj rolę mogą odegrać projekty przygotowane przez samorządy lokalne, projekty, które wychodzą do tych ludzi chorych i do ich rodzin, no bo powiedział pan, że to jest choroba całej rodziny. Tak, więc na pewno różnego typu akcje edukacyjne, propagandowe. No od jakiegoś czasu już mamy takie dni walki z depresją, wykłady, ja wiem, prasa, znane osoby mówią o tym, że są chore na depresję. To też daje taką większą odwagę, żeby o tym mówić. Natomiast jak przy każdej akcji, no muszą być pieniądze i muszą być ludzie, którzy się w to zaangażują. Natomiast coś jest jeszcze ważniejszego, żeby również zmieniła się postawa pracodawców, bo to jest bardzo istotny element. Czyli, że jeśli ty masz nawet depresję, to ja ci jakoś
pomogę w tym, żebyś łatwiej pracowała, mniej pracowała. Tego nie ma. I dlatego nie ma. Nie ma świadomości, tylko jesteś niewydolna, to no po co? No, za bramą czekają inni. I to jest też jeden z bardzo ważnych elementów. Dlaczego chorzy, chorujący na raka mają takie profity, w cudzysłowie profity, nie chcę tego tak nazywać, ale dlaczego chorzy kardiologicznie, dlaczego ludzie chorujący na cukrzycę mogą występować i krzyczeć o swoje prawa? Osoby chorujące na zaburzenia psychiczne, w tym również na depresję, nie będą dawały swojej twarzy w tym. W związku z tym ktoś musi sam stworzyć taką możliwość i to samorządy, to właśnie osoby zaufania publicznego, to osoby mediów, ale nie do przecenienia są media. To w moim przekonaniu jest największa siła edukacji i zmiany postaw. Nie tylko tych, które cierpią, ale wszystkich w stosunku do tego problemu, jakim jest depresja.